Witamy serdecznie. Naszym gościem po raz kolejny jest Katarzyna Ostrowska, autorka wielu książek o snach. Jeszcze to pomaga nam w różnych takich kwestiach rozwojowych. Tym razem znowu powrócimy do snów i naszym tematem jest sny i zdrowie. Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o sny w kwestii zdrowia, należałoby przede wszystkim powiedzieć o tym, czym jest sen. I również o tym, że sen bardzo nam pomaga także w kwestii zdrowia przy okazji, ponieważ no jest to po prostu najważniejszą rzeczą, aby odpowiednią ilość godzin snu przespać, zwłaszcza w przypadku osób, które muszą się odpowiednio w ciągu dnia koncentrować, podejmować ważne decyzje, które muszą zapamiętywać, na przykład mają ważny egzamin, czy też jakąś inną sytuację wymagającą szczególnej uwagi, zapamiętywania. Czyli sam sen w sensie biologicznym jest tutaj niezwykle istotny dla naszego zdrowia. Natomiast należy rozróżnić marzenia senne, które również mogą informować nas o zdrowiu, o naszym stanie ciała, niekoniecznie tylko zdrowia. Dlatego dobrze jest znać mniej więcej, rozumieć sny, marzenia, w sensie marzenia senne, rozumieć język, jakim przemawiają. I tutaj, jeżeli chodzi o sny, jako marzenia senne, warto rozróżnić takie trzy kategorie takich snów. Jedna taka kategoria to są sny lękowe, które pokazują to, kiedy za bardzo o czymś myślimy. Jeżeli mówimy tutaj, poruszamy temat zdrowia, to możemy bardzo intensywnie myśleć na temat jakiejś choroby, jeżeli ją posiadamy, albo możemy obawiać się choroby i na przykład hipochondrycy mogą bardzo dużo intensywnie myśleć o swoim zdrowiu, bać się tego zdrowia, raczej choroby. I w tym momencie pojawi się u takiej osoby sen lękowy, który nie będzie odzwierciedleniem dokładnie stanu zdrowia czy ciała, ale będzie pokazywał same lęki i same obawy. I to się dzieje w przypadku, kiedy właśnie bardzo intensywnie myślimy, rozpamiętujemy daną kwestię, po prostu sen może nam to odzwierciedlić. Więc mamy te sny lękowe, które niekoniecznie pokazują rzeczywistość, one pokazują to, co mamy w swoim wnętrzu. Możemy mieć też sny fizyczne, czyli takie, które pokazują stany naszego ciała. Na przykład, kiedy niewygodnie nam się śpi, kiedy czujemy jakiś dyskomfort, kiedy na przykład boli nas gardło, kiedy jest nam zimno w nocy. I tych snów jest mniej. Takich snów, które pokazują stan, odzwierciedlają stan naszego ciała, jest dużo mniej. Najwięcej sny pokazują stany naszej psychiki, najwięcej pokazują, odzwierciedlają nasze jakieś wewnętrzne konflikty, nasze różne sytuacje życia codziennego. Natomiast zdarzają się takie sny, które no, pokazują jednak to, co się dzieje z tym naszym ciałem, zwłaszcza jeżeli odczuwamy to podczas nocy. Na przykład właśnie, czy przyciężka kołdra, czy nawet rzadko mogą się zdarzyć takie sytuacje, że ktoś będzie no, spadał z łóżka i wtedy co się dzieje właśnie? Wtedy nasza podświadomość odzwierciedla to, taką sytuację, taki stan naszego ciała poprzez określony sen. I na przykład z tym przykładem spadania z łóżka, to możemy śnić, że spadamy w jakąś dużą przepaść, czyli w tym momencie sen jakby będzie wyolbrzymiał tą sytuację. Natomiast no jakby te sny pokazują to, co się dzieje na bieżąco z naszym ciałem, one nie ujawniają tego, co się dzieje z naszym zdrowiem. Więc tutaj mamy taką trzecią kategorię odnośnie zdrowia, która pokazuje to, co się dzieje w naszym ciele, ale o tym nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład właśnie rozwijająca się choroba. I tego typu sny możemy nazywać prognostycznymi, ponieważ one prognozują to, co się dzieje z naszym ciałem.
one jakby można powiedzieć wyprzedzają to, co się dzieje gdzieś tam, jeżeli rozwija się w naszym organizmie jakaś choroba. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na tego typu sny. Czyli nie na te sny lękowe, chociaż trudno tutaj, jeżeli ktoś może się nie orientować, jak one się różnią, możemy po prostu nie wiedzieć dokładnie, jak je rozróżnić, ponieważ ogólnie jest to trudne i nie ma jakiejś takiej szczególnej metody, która by pomogła w rozróżnieniu. Oprócz tego, że wiem, że się bardzo mocno na przykład daną sytuacją swoją zdrowotną przejmuję, to mogę po tym jakby mniemać, że może być wystąpić sen lękowy. Natomiast jeżeli na co dzień nie myślę, nie zastanawiam się, nie przejmuję się, a występuje jakiś sen, do którego mamy obawy, że dotyczy naszego ciała, naszego zdrowia i nie jest to sen fizyczny, czyli nie odzwierciedla tego, co się dzieje aktualnie w naszym ciele, czyli czy zimna, czy jakieś gorączki, podwyższonej temperatury, czy jakiegoś innego dyskomfortu, czy nawet bólu, na przykład bólu głowy, bólu gardła, to jeżeli tego nie odzwierciedla, to być może jest to właśnie sen prognostyczny. Czyli jakby prognozujący, informujący o tym, co może się dziać w naszym organizmie. Mam takie pytanie, bo ty jesteś specjalistką od snów, ale czasami nam się pojawiają nowi widzowie. Czy tak bardzo króciutko mogłabyś przypomnieć, jak zrobić, żeby jednak zapamiętywać te sny? Takie dwa, trzy zdania, bo to czasami nam się przyda, bo skoro mówimy o jakimś narzędziu, a nie wszyscy potrafią go wykorzystywać, więc jednak dobrze mieć taką pomocną dłoń, która nam przypomni, słuchajcie, to nie jest takie trudne. Jak najbardziej. Jest to bardzo istotna kwestia. Jeżeli chodzi o zapamiętywanie snów, tutaj można użyć bardzo wiele metod. Między innymi nastawić sobie dwa budziki przed zaśnięciem. Ten budzik, który musi nas obudzić, czyli nastawiamy go na taką porę, o której musimy wstać. I nastawiamy budzik na porę, drugi budzik, czy też jeżeli mamy oczywiście taką możliwość w komórce, to nastawiamy porę wcześniejszą i późniejszą w odstępie czasu powiedzmy 10-15 minut, tyle ile byśmy potrzebowali, żeby przypomnieć sobie dany sen, ponieważ żeby zapamiętać sen, to musimy najpierw go przypomnieć. Najlepiej go się przypomina od końca do początku, czyli najlepiej pamiętamy jakby kiedy ten koniec tego snu, który jest najczęściej dosyć intensywny i kiedy jakby skupimy na tym swoją uwagę, kiedy jeszcze już wychodząc ze snu uświadamiamy sobie, że już tutaj jest ta jawa, że powiedzmy muszę gdzieś tam wstać do pracy, załatwiać inne sprawy, to w tym momencie nie wstaję nagle, nie zmieniam pozycji, tylko w tej pozycji, w której jestem, najlepiej przy zamkniętych oczach, staram się właśnie od początku do końca sobie ten sen przypomnieć. I wchodząc w jego klimat, ponieważ każdy sen ma taki swoisty klimat, można powiedzieć taką atmosferę i w tym momencie jakby jestem w tej atmosferze i jeszcze raz sobie staram się ten sen przypomnieć. Im częściej to robimy, tym ta pamięć jest lepsza. No i później jest kwestia zapisywania. Im więcej ogólnie pracujemy nad snami, nad swoim snem, więc potem mogę go zapisać, można prowadzić dziennik snów, to tym bardziej jakby też te sny są żywsze, bardziej wyraźne i łatwiej się je zapamiętuje. A jak rozpoznać, że ten sen może dotyczyć zdrowia? Czy są jakieś charakterystyczne, jakieś takie wskaźniki albo grupa pewnych elementów, które się pojawiają w czasie snu? Można powiedzieć, że jest bardzo dużo takich snów, takich motywów sennych. Jest to dosyć, można powiedzieć, taka szeroka dziedzina, więc trudno tutaj jakby użyć jakiegoś klucza, jakiejś jednej konkretnej metody, żeby móc to określić. Dlatego mogę podać ewentualne przykłady takich snów, które pokazują akurat w tym przypadku jakieś problemy zdrowotne, bo oczywiście mogą być też sny, które pokazują poprawę zdrowia, witalność, dobre samopoczucie.
Natomiast trudność wynika z tego, że jeden symbol pokazywany we śnie, on może mieć wiele znaczeń, on może mieć jakby wiele poziomów i jeden poziom bardzo często dotyczy psychiki, tego, co w naszym wnętrzu gdzieś tam czujemy, emocji. Inny poziom może dotyczyć też sytuacji zewnętrznych, świata zewnętrznego, a inny poziom może dotyczyć naszego ciała. I co ciekawe, jeden sen, jeden motyw, jeden symbol może po prostu jakby mieć znaczenia na wielu poziomach. Podam przykład, bo to tak można tłumaczyć teoretycznie. Na przykład sny o wodzie. Sen o wodzie, powiedzmy o zimnej wodzie, sen, kiedy na przykład stoimy nad morzem, jest pogoda jakaś tam wietrzna, zachmurzone słońce, zimno, wiatr. Taki sen, kiedy odczuwamy w tym śnie nawet zimno, może jednocześnie pokazywać nasze wychłodzenie emocjonalne, a z drugiej strony może pokazywać sprawy przeziębieniowe, może pokazywać problemy jakby z wychłodzeniem organizmu, problemy z nerkami, z układem moczowym, więc tutaj jakby ten sen jest bardzo ogólny, natomiast on może zawierać pewne wskazówki, można powiedzieć tylko troszeczkę nas jakby przybliżyć do danego wątku, żebyśmy zwrócili na niego uwagę, ale też nie możemy po tym śnie wnioskować, wyrokować, że on dokładnie oznacza to i to. Chyba, że mamy akurat taki w tym momencie wgląd, taką ogromną intuicję, otrzymujemy taką informację, nawet być może jeszcze podczas tego snu, że on właśnie to i to oznacza. Natomiast my możemy tylko sny analizować, zastanawiać się nad nimi, nad ich znaczeniami, natomiast też nie możemy powiedzieć, że na 100% dany sen oznacza to czy tamto. Sny są wskazówkami, ale czy na przykład, jeśli osoba, która przyśniło jej się, nie wiem, ma dużo informacji, ma pewność taką, że to dotyczy zdrowia, czy ona rzeczywiście na podstawie takiego snu powinna już podjąć jakieś działania, czy powinna to skonsultować? Czy to jest wskazówka, czy to jest pewnik? Jak w ogóle do tego powinno się podchodzić według Ciebie? To znaczy, mówisz, Robert, o skonsultowaniu tego z jakąś konkretną osobą, czy też już mówisz na przykład o skonsultowaniu z jakimś specjalistą? No tak właśnie myślę, bo to wiesz, załóżmy, jest sen, mamy głębokie przekonanie, że on tego dotyczy i na podstawie tego snu podejmujemy jakieś działania. Jeśli one są, załóżmy, profilaktyczne, to dla mnie profilaktyki nigdy nie jest za mało. Ale jeśli one już dotyczą czegoś trudniejszego, czy uważasz, że tu tylko na podstawie takiej zwanej intuicji możemy już zadziałać, czy też jednak dobrze podjąć inne kroki? Czy ja ogólnie uważam, że niezależnie od tego, czy sny się pojawiają, czy nie, no to oczywiście należy przyglądać się swojemu ciału, dbać o swoje ciało, ponieważ ogólnie jako ludzie mamy taką tendencję, żeby się znieczulać na co dzień. Bierzemy tabletkę przeciwbólową, jak mamy jakiś tam lekki ból głowy, zmęczenie, niedospanie, maskujemy kawą, jakimś silnym pobudzaczem i ogólnie gdzieś tam uciekamy od odczuć w swoim ciele. Dlatego ogólnie warto przede wszystkim, niezależnie od naszych snów, zwracać uwagę na swoje ciało, na to, co się dzieje. Oczywiście badać się i tutaj absolutnie ta kwestia nie jest powiązana ze snami, nie powinna być powiązana w jakiś taki ścisły sposób, że dopiero na przykład gdzieś tam się badam i zwracam uwagę na swoje ciało w momencie, kiedy mam jakiś sen niepokojący. Tak? To tutaj no, to by było już taką sytuacją zupełnie jakby nie na miejscu, jakby szkodliwą dla nas. Natomiast uważam, że no dobrze by było jakby zwracać uwagę, kiedy ten sen może nas niepokoić, tym bardziej, tak? Czyli jeszcze mocniej, jeszcze bardziej jakby tą czujność w sobie wzmocnić, jeszcze bardziej przyglądać się swojemu ciału, odczuciom, to co się dzieje, no i oczywiście też gdzieś tam skorzystać z odpowiednich badań.
Także wydaje mi się, że to powinna być kwestia bardziej takiego przyglądania się, uważności, ale nie jeszcze jakiegoś tam wyciągania wniosków i żeby jakby czynienia z tego jakiejś informacji zamkniętej, pewnej. Jeśli traktujemy pewną grupę snów jako wskazówkę dotyczącą naszego stanu zdrowia, oczywiście wracając do kwestii samego snu, żeby pamiętać o tej ilości, bo niedospany człowiek pewno ma duże problemy, to czy generalnie oprócz tej wody są jeszcze jakieś inne charakterystyczne takie elementy tych snów, które zapamiętujemy, które naprowadzają nas do tego, że rzeczywiście warto się popatrzeć na stan psychiczny i fizyczny naszego organizmu pod względem zdrowotnym? Tak, jak najbardziej. Takich symbolów jest bardzo wiele. Mogłabyś tak omówić z kilkoma przykładami, bo to dużo łatwiej działa na wyobraźnię, kiedy nagle się okaże, mi się też to śniło i rzeczywiście to się gdzieś tam potem potwierdziło. Mogę podać przykład własnego snu, który miałam w dzieciństwie, kiedy śniło mi się jako dziecku, że była moja babcia i jakby obserwowałam gdzieś tam z daleka tą babcię i widziałam, że podszedł do niej pająk i ugryzł ją w nogę. Jest taki, można powiedzieć, sen bardzo krótki, taki właściwie tylko motyw senny, natomiast potem z czasem okazało się, że ta babcia miała stan zapalny stawu biodrowego i później do końca życia kulała, miała problem jakby tutaj ze stawem biodrowym, więc ten sen jakby w bardzo ogólny sposób pokazywał, że ugryzienie w nogę równa się jakiś problem związany z nogą. Nawet nie było pokazane jakby w tym śnie dokładnie w jakim miejscu. Natomiast takich motywów, takich ogólnych może być bardzo wiele i to są właśnie sny o wodzie, które kiedy na przykład śnimy o czystej wodzie, to też możemy pomyśleć o tym, że nasze zdrowie jest w miarę poprawne. Oczywiście nie powinniśmy się tym sugerować, natomiast, że czysta woda oznacza czystą energię płynącą w naszym ciele, również nasze czyste intencje, emocje, siłę życiową. Natomiast jeżeli śnimy na przykład o brudnej wodzie, to w tym momencie możemy gdzieś tam obawiać się jakichś zanieczyszczeń w kwestii własnej energii, własnego ciała, no i też należy wtedy właśnie przyjrzeć się swojemu zdrowiu. Może to być symbol, tutaj jak idziemy żywiołami, może to być ogień, który będzie oznaczał stan zapalny organizmu na przykład. Może to być wiatr, który, jeżeli śni nam się oczywiście jakiś wiatr zimny, nieprzyjemny, że idziemy pod wiatr, to z jednej strony kojarzy się to z takim powiedzeniem wiatr w oczy wieje, tak? Ale czyli może ten sen pokazywać jakieś trudności życia codziennego, przeciwności, ale z drugiej strony też należałoby być może zwrócić uwagę na swój układ oddechowy. Później mamy żywioł ziemi, który kojarzy się tutaj ziemia, symbol ziemi, po prostu też ze śmiercią, z motywem jakby umierania, ponieważ wtedy gdzieś tam nasze ciało znowu łączy się z ziemią. Dlatego trzeba uważać na takie sny, w których gdzieś jesteśmy przysypywani na przykład ziemią. Też sny, w których wpadamy do jakiegoś dołu, też w zależności od głębokości tego dołu, to też ma tutaj znaczenie. Właściwie w snach wszystko ma znaczenie. Pogoda, pora dnia, jeżeli jest zimno, nieprzyjemnie, to należy zwrócić uwagę na stan swojego zdrowia, jakby bardziej być uważnym, a jeżeli śni nam się słoneczna pogoda, ciepło, przyjemnie, to w tym momencie jakby dostajemy informację pozytywną odnośnie swojego życia i prawdopodobnie też odnośnie zdrowia. Oczywiście tutaj to słowo prawdopodobnie jest ważne. Bardzo wiele jest takich symboli, bo również zwierzę, tak, jeżeli nam się na przykład śni zwierzę takie wychudzone, słabe, to zwierzę może symbolizować nas albo jakąś inną osobę, bliską nam osobę, która może być jakaś wyczerpana, zmęczona czy nawet chora. Natomiast zwierzę, które nas atakuje, może być symbolem jakiejś takiej siły, czy też metaforą, personifikacją choroby, która się za nas jakby chce chwycić, chce nas atakować. Także tych symboli jest bardzo wiele. Z tego, co zrozumiałem, to ja bym to tak sobie uprościł, bo ja lubię uproszczenia, że jeśli mamy
na przykład tą przyrodę. Mamy ją przyjemną, miłą, czyli na przykład słońce, piasek, to jest jakby pokazane, że nasze zdrowie, czy nasza w ogóle ogólny jakby całokształt jest jakby pozytywny, czy albo się, nie wiem, uzdrawiamy, albo jesteśmy w procesie uzdrawiania, po prostu dobrze się czujemy, a jeśli na przykład by to było, nie wiem, błoto i na przykład jakaś tak, nie wiem, coś, co na przykład, nie wiem, jestem porażony tymi promieniami słońca, że aż mi bąble wyskakują, to raczej to byłoby jakby w tą stronę, czyli trzeba po prostu dosyć mocno jakby analizować, jaki to ma skutek dla nas i jak my się czujemy, czyli nasze odczucia względem tych symboli są wskaźnikiem, czego to dotyczy, tak? Dokładnie, bo niby słońce zazwyczaj ma tą pozytywną symbolikę odnośnie zdrowia, symbolizuje witalność, radość, chęć do życia. Natomiast, tak jak powiedziałeś, Robert, nadmiar słońca, poparzenia, poczucie oślepienia przez słońce, nieprzyjemne doznania, w tym momencie już wskazywałyby na coś zupełnie innego i niepokojącego. Dlatego należy być, no, bardzo tutaj, podchodzić do tego z takim analitycznym umysłem i przede wszystkim zwracać uwagę na swoje odczucia. A czy na przykład w czasie snów, czy my możemy na przykład, znając troszeczkę tą symbolikę, kierować tą trochę naszą podświadomością poprzez jakby projekcję takich pozytywnych symboli, czyli, nie wiem, relaks, jakieś tam uprawienie sportu ulubionego, myśleć na przykład o tym, o przyrodzie. Czy my możemy taki proces samoleczenia poprzez jakby taką, wiesz, jakby implikowanie tej naszej podświadomości, żeby ona potem w śnie jakby myślała o pozytywnych rzeczach. Czy jest to realne, czy nie? Jak najbardziej. Jeżeli możemy stosować autohipnozy i są różne płyty z różnymi medytacjami, które wpływają na stan naszej psychiki, również w jakiś pośredni sposób na stan naszego zdrowia, bo tutaj należałoby powiedzieć, że zdrowie fizyczne łączy się przede wszystkim z naszym zdrowiem psychicznym i właściwie jedno i drugie, można powiedzieć, jest trochę nierozerwalne, no to w tym momencie możemy również w ten sposób postępować i korzystać jakby z tych symboli w taki sposób, żeby może nie tyle się wyleczyć, bo to tutaj by było bardzo takie troszeczkę naiwne nawet stwierdzenie, ile po prostu wpłynąć na nasz organizm poprzez nasz umysł, poprzez moc naszego umysłu, do tego, żeby ten organizm zmotywować bardziej w walce z jakąś dolegliwością, żeby wzmocnić siły obronne organizmu. I to możemy robić poprzez odpowiednie właśnie wizualizacje, poprzez pewnego rodzaju też można to powiedzieć, nazwać afirmacje, ale ja myślę, że to już jest temat na następne nagranie, bo widzę, że wchodzimy już w takie autoprogramowanie, temat, który w tej chwili jest bardzo na czasie i bardzo istotny, bo to jest bardzo ważne narzędzie. Drodzy widzowie, pozwolą, że w następnym odcinku bardzo rozwiniemy ten temat. Za rozmowę o snach ci, Kasiu, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I do następnego razu, do widzenia. Do widzenia.